Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie na miejskim stadionie. Gospodarzem dzisiejszej konferencji prasowej jest prezydent Marcin Witko. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszymi gośćmi są poseł Grzegorz Lorek. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz senator Rafał Ambrozik. Dzień dobry. Nie przedłużając, głos oddaję prezydentowi Marcinowi Witko. Szanowni Państwo, zaprosiłem Państwa w to miejsce, wyjątkowe miejsce, aby zakomunikować za Państwa pośrednictwem mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego, ale przede wszystkim myślę kibicom tomaszowskiego sportu, że to, nad czym pracowaliśmy już od ładnych paru miesięcy, mianowicie nad planem budowy miejskiego stadionu, dzisiaj nabiera realnych rozmiarów. Projekt praktycznie już mamy gotowy, ale wiecie Państwo, że sam projekt stadionu nie uczyni. Zresztą ten projekt, który jest po mojej prawej stronie. Miło mi Państwu zakomunikować, że Tomaszów Mazowiecki pozyskał na budowę pierwszego etapu tego stadionu 4 miliony złotych. O szczegółach opowiedzą sprawcy tego, że akurat udało nam się pozyskać takie pieniądze i te pieniądze pozwolą nam przede wszystkim na to, żeby dokonać nie modernizacji, bo modernizacja to naprawdę zbyt małe słowo, absolutnej przebudowy tego miejsca w zakresie sportowym. I tak, w pierwszym etapie będziemy chcieli wyposażyć płytę boiska w nowoczesny system nawodnienia tego boiska, w nowoczesny system zraszaczy. Zaopatrzyć też oczywiście płytę w niezbędną infrastrukturę techniczną. Okalać będzie ją bieżnia, ta, która jest, ale zupełnie w innym już wymiarze i w innym wizerunku. Sześciobiegowa bieżnia z odcinkiem 100-metrowym, ale również cała bieżnia będzie miała długość 400 metrów. Będą mogły być rozgrywane zawody, poważne zawody lekkoatletyczne. Oprócz tego stadion będzie wyposażony w rzutnie i wszystkie przyrządy, które mają też na celu rozwijanie tych talentów lekkoatletycznych w naszym mieście. Ja mam nadzieję, że to nie tylko jest piękne wpisanie się w obchody stulecia Lechii Tomaszowskiej. Dzisiaj z tych wielu dyscyplin tak naprawdę pozostały nam dwie. Piłka nożna i siatkówka, ale wielu, powiedzmy sobie, tomaszowian pamięta, że w tym miejscu swoje szlify zdobywała świetna lekkoatletka Wanda Panfil. Ja mam nadzieję, że takie Wandy Panfil płci żeńskiej i płci męskiej również na tym nowym obiekcie, który niebawem powstanie, będą się rozwijały i będą się zarażały właśnie miłością do sportu, miłością do lekkiej atletyki. Ale to nie tylko Wanda Panfil. Przecież tutaj mieliśmy świetnych oszczepników, świetnych dyskoboli. Generalnie lekka atletyka była w Tomaszowie bardzo mocną dziedziną sportu i mam nadzieję, że wrócimy do tego. Ale dzisiaj wiemy dobrze, że liderem piłki nożnej w trzeciej lidze rozgrywkowej jest Lechia Tomaszów. Piłkarze Lechii, działacze, kibice przede wszystkim czekają też na tą wiadomość z utęsknieniem. I to jest jak gdyby, proszę Państwa, pierwszy etap, który będziemy chcieli zamknąć w pierwszej połowie przyszłego roku. Dokumentację przetargową dzięki wydziałowi pana Adama Koziełka mamy już gotową praktycznie. Mamy przygotowaną, więc te pieniądze pozwolą nam na to, żeby z kopyta, jak to się mówi, ruszyć z miejsca i rozpocząć budowę tego stadionu. A w drugim etapie, bo to też warto, żebyśmy o tym powiedzieli, jest budowa zaplecza szatniowego wraz z skrytą trybuną główną i to powstanie tutaj po mojej lewej stronie. Pamiętacie Państwo, jeszcze nie tak dawno temu właśnie w tym miejscu była trybuna, która nosiła taką nazwę nieco prześmiewczą, De La Gruz. Udało nam się to zniwelować. Dzisiaj mamy tutaj na szczęście przenośne trybuny, które będziemy mogli
wykorzystać bez najmniejszego problemu i w sytuacji, kiedy już tutaj powstanie nowoczesna trybuna z zapleczem szatniowym, będziemy mogli przejść do ostatniego etapu modernizacji tego obiektu, to znaczy przebudowy budynku, tego starego budynku Lechii wraz z rozbudową sali sportowej, hali sportowej, hali gimnastycznej, tak by mogła być na powrót miejscem siatkarzy. Warto przypomnieć w tym miejscu, że to właśnie w tej hali sportowej swoje najświetniejsze mecze rozgrywali nasi świetni siatkarze. W tej hali sportowej Tomaszowska Siatkówka gościła w najwyższej klasie rozgrywkowej siatkówki. Chcemy do tych sportowych wyczynów powrócić, ale niezbędny jest obiekt infrastruktury sportowej. Kończąc swoją wypowiedź, pragnę się z Państwem podzielić również ważną informacją, poniekąd dotyczącą miejsca, tylko poniekąd, w którym się znajdujemy, bowiem dzisiaj już został ogłoszony przetarg na przebudowę Parku Solidarność i odbudowę muszli koncertowej. Nieprzypadkowo o tym mówię, bowiem to miejsce bezpośrednio sąsiaduje ze stadionem, więc cały ten kompleks nad Wolburką i rekreacyjny, i sportowy wreszcie doczekał się modernizacji, to znaczy wreszcie doczekał się tego, że są na to pieniądze i możemy dzisiaj mówić o tym, że nie tylko projektujemy, nie tylko planujemy, ale ruszamy z robotą do przodu. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana posła Grzegorza Lorka. W trakcie wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Tomaszowie Mazowieckim pan prezydent Marcin wraz z panem senatorem zwrócili się do premiera o pomoc finansową, o możliwość podjęcia działań w celu rewitalizacji tego miejsca. Pan senator poprosił mnie o włączenie się, z czego się bardzo cieszę i tym samym mamy dzisiaj decyzję w dłoniach. Ja za chwilę tę decyzję przekażę panu senatorowi. Chciałem z tego miejsca podziękować prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu, polskiemu rządowi Zjednoczonej Prawicy za dostrzeganie problemów Polski powiatowej. Cała ta kadencja nasza to jest niwelowanie różnic pomiędzy Polską metropolitarną a Polską powiatową. I jesteśmy świadkami kolejnego wydarzenia w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie te pieniądze, a w poniedziałek Polski Ład, będzie pokazywać, jak dla nas jest ważna cała nasza ojczyzna. Zarówno duże miasta, jak i małe miasteczka. Tomaszów Mazowiecki ma bardzo wielkie aspiracje. Ja tu chcę Państwu powiedzieć, że pan prezydent żyje drugą ligą. Bardzo się cieszy z osiągnięć drużyny, więc tym bardziej gratuluję mieszkańcom Tomaszowa i prezydenta, i klubu, bo są aspiracje, są szanse. I dlaczego Częstochowa ma być mistrzem Polski? Może być także Tomaszów Mazowiecki. Ja w to wierzę, że klub w Tomaszowie jest stać na osiągnięcie dużych wyników, takich wyników, które pozwolą nie tylko grać w drugiej lidze, ale za chwilę być może w pierwszej lidze, a później w ekstraklasie. Działania prezydenta temu służą. Myślę, że takie owoce, jeżeli będą dostrzegane przez mieszkańców, przez sponsorów, to klub Tomaszowie będzie się rozbudowywał tak, żeby spełnić aspiracje mieszkańców i być w ekstraklasie. Jeszcze raz z tego miejsca chciałem podziękować panu prezydentowi, panu senatorowi, bo pan senator podejmował bardzo duże starania wraz ze mną, by ta decyzja 4 milionów się zrealizowała, by ten stadion mógł zostać przebudowany. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana senatora Rafała Ambrozika. Proszę Państwa, ten dzisiejszy dzień jest niezwykle ważny dla całej społeczności sportowej Tomaszowa Mazowieckiego, bo to znajdujemy się na stadionie Lechii Tomaszów Mazowieckich, stadionie, który już ma 64 lata. On został wybudowany w 1959 roku. Jak Państwo widzą, wymaga gruntownej przebudowy. Dzięki staraniom pana prezydenta Marcina Witko, pan premier Mateusz Morawiecki skierował z rezerwy celowej środki na przebudowę tego stadionu. Myślę, że to bardzo cieszy nas wszystkich. Tych, którzy są blisko Tomaszowa Mazowieckiego, blisko jego mieszkańców. To wielka sprawa, że będą mogli na tym stadionie ćwiczyć lekkoatleci. Będą rozgrywane zawody sportowe, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Lechia ma duże aspiracje. Myślę, że to
to przejęzyczenie dolne pana posła się spełni i że Lechia w przyszłym sezonie będzie już w drugiej lidze, jest liderem ekstraklasy, może to jest również jakaś przepowiednia, liderem trzeciej ligi. Życzę jej oczywiście awansu w tym sezonie. Gratuluję panu prezydentowi Witko i przede wszystkim tej determinacji, skuteczności w pozyskiwaniu środków i życzę całej sportowej Polsce i sportowemu Tomaszowowi wielu sukcesów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jakieś pytania? Jeszcze sekundę, przekażemy panie senatorze. A, no właśnie, bo mieliśmy jeszcze tak, panu prezydentowi przekazać. Chwila dla fotoreporterów. Decyzję o przyznaniu środków z rezerwy celowej na rozbudowę, przebudowę stadionu Lechii Tomaszów Mazowiecki. Myślę, że jeszcze za chwileczkę staniemy bez mikrofonów, żeby ładnie można było zrobić. Dziękuję. Czy macie państwo jakieś pytania w temacie? Rozumiem, że nie ma pytań, także dziękuję bardzo. Dziękuję.